Witamy serdecznie, jesteśmy dzisiaj z trenerem Hutnika Kraków, Leszkiem Janiczakiem. Dzień dobry, witam. Jak pan odetchnął pan z ulgą po decyzji PZPN-u? No też tak można powiedzieć, no czekaliśmy na taką decyzję. My czujemy się zwycięzcą trzeciej ligi i wprawdzie chcieliśmy grać, ale gdy już była decyzja, że nie gramy, no to oczywiście czekaliśmy na taką decyzję i dobrze, że to się stało tak w miarę szybko, a nie przeciągała się ta sytuacja w nieskończoność. Jak na to zareagowali piłkarze i cały tutaj klub? No tak dziwnie się awansuje z internetu, że tak powiem, z informacji nie na boisku w danym momencie, ale no oczywiście wszyscy się cieszymy. To był nasz cel i plan na ten sezon. Bardzo nam zależało na awansie. W tym kierunku również były wzmocnienia przed sezonem, cały okres przygotowawczy. Czuliśmy się mocni i no byliśmy też przygotowani na to. Wiadomo, że ta sytuacja troszkę jakby wypiła nas wszystkich z takiego no, rytmu meczowego, to wiadomo, ale gdzieś tam nam to odsunęło jakby w czasie i ta niepewność no, nie była najlepsza, ale no, wszyscy się cieszymy. Na pewno gdzieś zorganizujemy jeszcze fetę, ale to mamy nadzieję, że jak się coś poluzuje, no to gdzieś z kibicami się na pewno jeszcze spotkamy. Przed wami dość długi okres przygotowawczy. Czy ma pan już plan, jak to będzie wyglądać? Czy jakoś pan podzielił ten okres? Jakie po prostu plany na najbliższe miesiące są Hutnika? W tej chwili trenujemy do 20 czerwca. Tutaj się nie zmienia. Tak naprawdę niewiele musieliśmy zmienić poza tym sezonem. Czerwiec, czyli do 20 czerwca i przez okres czerwca będziemy ewentualnie testować i sprawdzać nowych zawodników, bo na pewno tacy się pojawią w naszym klubie. Później dostanie drużyna przerwy około 10 dni. Na początku lipca ruszymy z przygotowaniami, no bo zakładam, że druga liga wystartuje pod koniec sierpnia, skoro aktualnie będzie grała do końca lipca, no to gdzieś minimum 3 tygodnie przerwy na pewno będzie. Także możemy się spokojnie przygotowywać do tego, ale szczegóły dogrywamy, pracujemy w tej chwili z całym sztabem, żeby to przygotować wszystko. No kłopot jest, że nie będzie można grać meczy kontrolnych, no, nawet gdyby było to możliwe ze względów przepisów i tak dalej, no to będzie problem, bo drużyn drugoligowych, pierwszoligowych, czy Ekstraklasa będzie grała ligę, także nie będzie. Przynajmniej z takimi drużynami nie będziemy mogli grać, no także będziemy się kręcić wokół pewnie drużyn trzecioligowych. Będzie pan obserwował w tym czasie, no bo wy będziecie się przygotowywać, a druga liga będzie grać. Czy będzie pan patrzył, podpatrywał? Czy też kolejne pytanie z tym związane, czy będzie pan chciał zmienić styl gry? Bo wiemy, że Hutnik to zespół, który do tej pory dominował na boisku, który raczej był zespołem, który decydował o tym, jak wygląda mecz. Czy druga liga to będzie na tyle zmiana, że zmieni pan swój styl, czy jednak pozostanie przy tym? Oglądałem sporo spotkań w drugiej lidze w aktualnym sezonie, no bo to sezon jeszcze trwa w jesiennej rundzie. I no ktoś, no można było powiedzieć, że trochę bardziej fizyczna jest ta piłka i tak dalej niż my prezentujemy, ale ja myślę, że my to wprowadzimy nową jakość. My będziemy starali się grać dalej w piłkę, dalej tym naszym stylem będziemy chcieli dominować na boisku i grać w piłkę przede wszystkim. I to będzie, takich mam zresztą zawodników, ja takich też dobieramy do zespołu z mentalnością zwycięzcy, z atakowaniem przede wszystkim, także dużo ruchu na boisku, dużo gry piłką i to będzie, w tym kierunku będziemy szli i to będziemy jeszcze poprawiać i myślę, że poradzimy sobie tym stylem w drugiej lidze i też upiększymy trochę tą ligę. No właśnie, a jeśli chodzi o wzmocnienia, bo mówi pan, że będziecie szukać zawodników z mentalnością zwycięzcy, czy ma pan już wizję, na których pozycjach wymaga najwięcej wzmocnień Hutnik? Przede wszystkim mocną drużynę to my już mamy i mamy bardzo sporo młodych zawodników, którzy się rozwijają bardzo szybko i dzisiaj ten poziom drugoligowy już prezentują i to są młodzi zawodnicy, tak jak mówię, z każdym dniem są coraz lepsi.
I mimo dużego zainteresowania z wyższej ligi, my w tej chwili ci, co mają aktualne kontrakty, nie oczywiście nie decydujemy się na żaden transfer od nas. I zostaną u nas i będzie, no mam w tej chwili, ja bym to tak powiedział, mam około 16 zawodników, którzy ten poziom prezentują. Wiadomo, że nie jest to wystarczająca ilość i około 4-5 transferów będzie, ale no kto, nie chce mówić o szczegółach, o pozycjach, bo tutaj jeszcze jest temat Kołodzieja, rozmawiamy z jego menadżerem, ale on też ma propozycje z wyższej, no nie z drugiej, tylko już z pierwszej ligi. No to też się nie dziwimy, ale zobaczymy. No to też się musi rozstrzygnąć do końca maja. Taki sobie daliśmy czas, że do końca maja musimy wiedzieć, czy Kołodziej zostaje. Pozostali kontrakty mają ważne, także to uzupełnienie będzie tylko. A na jakie pozycje? No to jeszcze wyjdzie przez okres czerwca i testowania. Na każdej pozycji dobry zawodnik, który będzie pasował nam do koncepcji, jest nam potrzebny, bo lepiej mieć 22 dobrych niż 16. A jeszcze muszę zapytać o Mateusza Gamrota, bo pół roku miał kontraktu. Jak wygląda jego sytuacja? Z Gamrotem umówiliśmy się, jak przychodził do nas w okresie letnim. To jest zawodnik rzeczywiście przynajmniej na pierwszą ligę i przychodził zresztą z klubu pierwszoligowego. Gdy przyszedł do nas, była umowa, że przychodzi na rok, przychodzi nam pomóc w awansie, tak żeby na to 70-lecie moglibyśmy to świętować. Kontrakt został podpisany do 30 czerwca, 30 czerwca się kończy i Mateusz z nami nie zostanie. Taka była umowa, my mu bardzo dziękujemy za to, co zrobił dla klubu, to co wprowadził również szatni. Naprawdę, pomógł nam dużo, podbudowywał też dużo chłopaków, też pokazał, jak można zwyciężać w różnych sytuacjach, w trudnym, naprawdę wiele zdziałał również w drużynie, ale taka była umowa, tak umówiliśmy się i Mateusz, mam nadzieję, że będzie grał gdzieś w pierwszej czy w Ekstraklasie nawet od nowego sezonu. A jak wygląda sprawa pana licencji? Czy ma pan UEFA Pro? Nie mam UEFA Pro. Nigdy, szczerze mówiąc, nawet nie próbowałem robić licencję A, to już mam chyba, nie wiem ile, chyba od samego początku, bo mam numer licencji 613. Także to jest, dzisiaj jest chyba po 4000 już, ale przepis jest taki, że trener, który awansuje z daną drużyną, dostaje warunkową licencję w tym klubie, w którym oczywiście awansował, także tutaj myślę, że nie ma żadnego problemu. Tak, tylko a później w kolejnych sezonach już chyba trzeba zrobić. Czy planuje pan zrobić ten kurs UEFA Pro, czy jednak na razie nie? Na razie o tym nie myślę. To jest przede wszystkim coś przygotować tutaj zespół do rozgrywek drugoligowych i to jest w tej chwili najważniejsze. A zobaczymy, no, będziemy w trakcie sezonu i pewnie kiedy będą następne nabory, no pewnie się nad tym zastanowię, nie wykluczam tego oczywiście, ale teraz nie będę podejmował decyzji na pewno. Dobra, no to wszystko chyba wiemy. Życzymy powodzenia, udanych przygotowań i powodzenia w drugiej lidze. Dzięki.